Cześć kochani, dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie w The Sims Średniowiecze. Moi drodzy, dzisiaj przejdziemy sobie misję, zapowiadaną już zresztą przeze mnie, incydent, tak jest, będziemy grali drakonem dzisiaj. Nie stworzyłam żadnej nowej postaci, moi drodzy, przepraszam, w naszym królestwie mamy 70 punktów zasobów, które swoją drogą wydamy sobie za chwilę na odblokowanie państw, tak? Tak to się robiło. Wiem, że dwie mapy trzeba kupić, do Gastrawinu i do Elfestrowa bodajże, ale pozostałe krainy trzeba właśnie odblokować za te punkty zasobów i to właśnie postaramy się dzisiaj zrobić. Zaraz zobaczymy, czy możemy w ogóle to zrobić. Czekajcie. Czy to trzeba zrobić będąc na postaci, czy ja mogę zrobić to teraz tak? Mogę teraz to sobie zrobić, moi drodzy. Czyli co? Jedziemy z tym? Aktualnie 10, słuchajcie, punktów zasobów za to. Tak jest. Dobra, wszystkie odkrywamy, moi drodzy. Wszystkie odkrywamy krainy, bo pamiętajcie, że naszą ambicją w drugim sezonie The Sims Średniowiecze jest właśnie podbić te wszystkie krainy. Więc, moi drodzy, odkrywamy wszystko. Proszę bardzo, aktualnie będą nam się tutaj pałętać teraz po naszym tutaj ciemnogrodzie, kurde, się machnęłam. Będą nam się pałętać tutaj przedstawiciele tych krain, ale to spoko. Z nimi też będą misje różnorakie, więc wiecie. Brakuje nam jeszcze tego właśnie Elfestrowa, to jest takie, na taka wysepka i właśnie Gastrawin chyba jeszcze, nie? Gastrawin, jakoś tak, już nie pamiętam. W każdym razie zostało nam 10 punktów zasobów. Także, kochani, ale to spoko, bo za każdą misję sobie tam nazbieramy. Lecimy w misję, moi drodzy. Patrzcie, mamy, widzicie, bezsenność w Frakowicach i tak dalej, nowe gangi korsarzynu, to są właśnie misje odblokowane przez to, że odblokowaliśmy te mapki, tak, odblokowane, masło maślane. Mamy legendarną fontannę w ogóle, ale to na koniec, najwyżej sobie zostawimy. Incydent dzisiaj, moi drodzy. Nowe informacje od zwiadowców miasta Ciemnogród wskazują, że konflikt między korsarzynem i kupczycami nasilił się. Emisariusze z obu terytoriów poprosili, by miasto Ciemnogród zorganizowało spotkanie między Trybunałem Piratów i konsorcjum gildii. Lord Drakon musi przygotować królestwo i pomóc w rozwiązaniu konfliktu. Spotkanie pokojowe, moi drodzy. Osiągnij sojusz z piratami lub gildią. Gdy wzrosło napięcie między konsorcjum gildii i kupczyc oraz pirackimi flotami korsarzynu, miasto Ciemnogród znalazło się pośrodku epickiego konfliktu. I jak mówiłam już wcześniej, chcę teraz zacząć właśnie tę misję przechodzić, żeby tego nie odstawiać. Tak i tak już dwie bodajże misje jakieś inne, nie? W międzyczasie wykonaliśmy, żeby nie zapomnieć, wiecie, o co tu chodzi, bo to jest taki ciąg właśnie, ciąg historii całej. Jedziemy, moi drodzy. Jedziemy dzisiaj z królem drakonem. Wczytywanko. Widzę, że już tutaj mamy jakieś zadania dzienne. Zaraz sobie je obczajmy. Czy mam się wybrać na spacer do wioski, czy służąca Grażynka odbierze miecz za mnie? Moment. Minęło już trochę czasu, odkąd fale wyrzuciły rozbitka na brzeg miasta Ciemnogród i Lord Drakon znalazł ponure szczątki statku zatopionego tuż za nadbrzeżem. To tak w ramach przypomnienia, prawda? Życie w mieście Ciemnogród toczyło się spokojnie, a lud zajmował się swoimi codziennymi sprawami, nie poświęcając wiele uwagi konfliktom w obcych krainach. Lord Drakon zamówił nowy miecz u kowala w wiosce i właśnie dostał wiadomość, że broń jest ukończona i gotowa do odbioru. W sumie chyba wysłałby Grażynkę, czy... Ale może tym razem nie, może tym razem sam się pofatyguje, bo będzie chciał zobaczyć, czy jego miecz jest na pewno dobrze wykonany. Grażynka mogłaby, wiecie, Grażynka się nie zna na tym, więc król chyba tu się pofatyguje sam. Monarcha nie miesza się z pospólstwem, służąca Grażynka odbierze miecz za mnie, przydałby mi się dobry spacer, trochę się jego powie, odbiorę miecz osobiście. Nie, słuchajcie... Nie tłumaczmy tego tak, że on chce spacerek i świeże powietrze, i świeżego powietrza, tylko po prostu chce sam zobaczyć, czy ten miecz na pewno jest dobrze wykonany. Jeśli nie, to dostanie się po prostu kowalowi i to nieźle. Także pójdziemy sobie odebrać sami, ale jeszcze zanim to zrobimy, przeczytać mamy rejestr. Także zajmijmy się. On znowu jest chory? Gnijące bebechy? To jest równie paskudne, jak paskudnie brzmi. Więc oleum lecznicze trzeba będzie... A mamy jakieś oleum lecznicze? Czy ja mu maść ostatnio? Dobra, najpierw przeczytamy, słuchajcie, ten rejestr i...
Tak, spacer do wioski to coś, czego mi potrzeba. Wieśniacy będą zaskoczeni, widząc swojego monarchę wśród pospólstwa. Czy mam się przebrać, czy iść tak jak teraz? Jak mam się pokazać moim poddanym? Nie będziemy się przebierać. Pójdziemy normalnie. W koronie, kuźwa, a co? Żeby się, słuchajcie, klękali przed nami. Ale pójdziemy właśnie. Pójdziemy, żeby dopilnować tego miecza właśnie. Zobaczyć, jak on tam wygląda i tak dalej. Najpierw jednak, moi drodzy, wykonam szybko z nim te zadania dzienne i prawdopodobnie jeszcze coś zjemy i dopiero wtedy wyruszymy. No dobrze, jesteśmy na rynku, moi drodzy. Weź miecz. O. Te chyba jeszcze wdyby żeśmy... Nie, czy tego żeśmy wdyby wysłali? No nie wiem. W każdym razie idzie tutaj, widzę ten. Z pewnością będziesz bardzo zadowolony ze swojego nowego miecza, wasza dostojność. Został wykonany według moich najwyższych standardów. Pora zakręcić tym ostrzem, na czym go wypróbuję. Tak wiele rzeczy do porąbania i tak mało czasu. Wypróbuj nowy miecz. Manekin. Można użyć manekina, a może zaaranżować starcie ćwiczebne. Czekajcie, no to z tym. Pokaż, na jaki miecz mi zrobiłeś. Wręcz wyślij w dyby, wymuś. Nie, czekajcie, walcz. Walka na pięści? Nie. Moment. Miecz szacunku. Inskrypcja na... symbol szacunku dla władcy miasta ciemno. 5-4, a my mamy 4-5. No to ten jest troszeczkę mocniejszy. I lżejszy. No czekajcie, wyposażymy najpierw się w to. Naostrzymy. I jak ja mam teraz wyzwać, bym musiała go, nie? Wymuś groźby, ale czemu nie mam? Słuchajcie, nie wiem, gdzie to jest. To idziemy tutaj na plac nasz. Gdzie jest nasz plac, ten taki do ćwiczeń? Oczko. No to tutaj. Ej, jest w ogóle ta. Tutaj, jak jej... No, Sofia. Sofia idzie. No to spróbujmy tu poćwiczyć po prostu. O, ćwicz. Chodźcie na tego makinina. No, wiem, że było coś takiego, że... wezwij na pojedynek, ale to nie było właśnie we wrednych, w złych, że jak ktoś jest naszym wrogiem? Kurczę. Ale było też chyba ćwicz szermierkę, czy coś takiego. Nie potrafiłam tego u drakona znaleźć, słuchajcie. Nie wiem. Najlepiej wypróbować ostrze na manekinie, zanim to będzie żywy przeciwnik. No właśnie, ja bym wolała żywego przeciwnika. Zobacz, tutaj twoja kochanica. Ale ja nie mogłam tego zrobić, no. Nie mogłam, kurde, tej opcji. Wiecie, przeklikałam wszystko. Walcz, walka na pięści, wredne, medycyna. Ej, czekajcie, kupuj wyroby. Chodźcie od niej, kupimy to oleum. To jest ta pomocnica, co prawda, ale powiedzmy, że ona, Zdzisława, akurat leczy, kurde, przynajmniej stara się leczyć tutaj. Co jest? To ostatnie uderzenie złamało miecz. Muszę zamienić słowo z tym gościem. Tam, wiecie, lecznicze z naparem. Weźmiemy, ale to też weźmiemy i to też weźmiemy, dobra, kup. I wezmę z nim to lecznicze z naparem. Czy to mu coś pomoże? Tak, pomogło. Ta jeszcze nas tutaj, słuchajcie, bada nas jeszcze. No dobra. No dobra, no to chodźcie, gdzie ten gościu? Trzeba tu z nim pogadać. Wypytaj o złamany miecz. Co ty mi, kurde, za broń zrobiłeś? Do padołu, do bestii, kurde, go wrzucimy zaraz. Ściąć go! Jeszcze tu coś jest. Czuję się nieokrzesany, dobra? Wyniszczająca infekcja. No na razie nie możemy żadnego oleju więcej wypić. Czy mogę? Nie, nie mogę jeszcze. No ale spoko, już sobie radzimy tutaj z choróbskiem. Czyżby nas ktoś, słuchajcie, otruł, bo on tam miał jakieś gnijące bebechy na początku, więc może jakaś trucizna nas zżerała od środka. Słuchajcie, ten sztrugo temu. Chodźcie, pogadamy z nim. Zaraz to zrobimy. Tak jest. Co to ma znaczyć? To nie moja wina, trudno o dobre materiały, a konsorcjum Gildis Kupczyc narzuca oburzające ceny. Zasmuciło mnie to... Czekajcie, zmusiło mnie, a nie zasmuciło. Zmusiło mnie to do użycia domieszki chropanu zamiast mitrylu. Mam ochotę posłać cię w dyby albo do padołu za zwodzenie mnie, Simie, biesprzem. Ja i królewski doradca pan musimy o tym pomówić. Konsorcjum gildii nie miałoby żadnej korzyści z wykluczenia się... Czekajcie.
Konsorcjum gildii nie miałoby żadnej korzyści z wykluczania się z konkurencji przez zawyżenie cen. Coś musi wpływać na ich zachowanie. No dobrze, chodźcie, porozmawiamy. Porozmawiaj o zachowaniu gildii skupczyc. Tak jest, musimy sobie tu porozmawiać na ten temat, a później porozmawiamy sobie z samą gildią, moi drodzy. Bo pamiętajcie, że w tej serii będziemy właśnie się skłaniać ku gildii. W przeciwieństwie do ostatniej serii, gdzie to byliśmy oczywiście za piratami. Patrzcie, tu mam ćwiczermierkę, a to może właśnie, bo ja sobie klikałam tak na takich, wiecie, normalnych simów. Czekajcie, tu monarcha. Ale tu też jest ćwiczermierkę. Czy ja tam, kurde, tego nie widziałam? Na serio? No bo to jest normalnie monarcha, ćwiczermierkę. Wezwij na pojedynek i ćwicz szermierkę. Nie było tego. Może po prostu na złych simów, słuchajcie, klikałam. Bo tu jest też wezwij na pojedynek na śmierć i życie. No tego nie było tam wcześniej. No dobra. Bo teraz tak jeszcze mówię, kurde, może, ale tu... No, widzicie. Halo, gdzie wy jesteście? Oni tu gdzieś... Nie wiem, gdzie oni są. Gdzie oni są? No dobra. Zablokował się, słuchajcie, między piętrami. Wszyscy chorzy tu łażą. Patrzcie, ile teraz mamy tutaj na zamku ludu. Z innych krain też tu przykulali się. Wyniszczająca infekcja. Zaraz będziemy mogli chyba to oleum wypić. O, wypij. Gildia podnosi swoje ceny. Twierdzą, że ma to związek z ich... Że ma to związek z ich konfliktem z piratami. Właśnie otrzymałem list od konsorcjum gildii i Trybunału Pirackiego w sprawie tej sytuacji. Poprosili, by miasto Ciemnogród było gospodarzem spotkania na szczycie, gdzie gildia i piraci mogliby podpisać traktat pokojowy na neutralnym gruncie. No dobrze, to będzie dla nas dobra okazja, by zdobyć wpływy we flocie korsarzynu oraz gildiach kupczyc. Wyślij odpowiedź, że miasto Ciemnogród będzie zaszczycone pośredniczeniem w ich porozumieniu. Pomyślę, jak najlepiej przygotować się na naszych gości. W tak napiętej sytuacji o ostatecznym wyniku mogą decydować najmniejsze szczegóły. Dobrze, dobrze kombinujesz, Drakon. O, już krócej. Dobrze, i teraz tak, widzę, że tu coś już nam narzucili. Porucznik Stoic, rozmawiaj z tą osobą, ochrona, dobra. Tu będziemy jakiegoś muzykanta, dobra, o, natychmiast mój panie, dobrze, dobrze, dobrze. Ale tutaj, moi drodzy, mamy jakiś wybór. Jakiego rodzaju strawa ma być przygotowana? Świeże owoce czy wykwintne przystawki, moi drodzy? Zrobimy tak, wykwintne przystawki i musimy weź 3 mięsa dzika i 3 sery. No to możemy kupić w wiosce, nie? Chyba, że za... Nie, bo polowanie to przeważnie niedźwiedzie, nie? Polują na niedźwiedzie. Zażyć sobie piosenkę, tu będziemy, moi drodzy, czekajcie, nie, tu była piosenka, a tu, no kuźwa, a tu, czemu tu jest piosenka i tu jest piosenka? Albo sobie mam wybrać, kto chyba będzie śpiewał, dobra, ale teraz wypad mi stąd, bo ja idę spać i będę śnić snem złych, tak? Nasi goście zostaną poczęstowani najlepszą strawą w mieście Ciemnogród. Zobaczymy. Będziemy potrzebować strawy, muzyki i z pewnością jakiejś ochrony. Z rządzeniem losu wydaje mi się, że dziś w pobliżu bramy frontowej jest kilku podróżnych muzykantów. No dobra. Jakie przygotowania mam wykonać dla zapewnienia, aby nasi goście czuli się jak najserdeczniej witani? No, zaraz coś tu wykombinujemy, Drakon. Zaraz coś tu wykombinujemy. O, tu jest ta strażniczka, dobra. No i wyspanet. Aha, bo my tutaj nie ugotujemy, to za chwilę. Najpierw porozmawiamy z nią, bo ona jest tutaj zaraz obok. Więc omawiaj przygotowania ochrony. Oczywiście naszej ochrony, naszego króla w sensie, moi drodzy. O, już się nie mogę doczekać, jak tu troszkę pozmieniam. To znaczy, to akurat mi się podoba z tymi księgami, fajnie to wygląda, ale tu tak bym trochę pozmieniała. Ile mamy? 3200. To jeszcze nie bardzo. Możemy się zająć ochroną na dwa sposoby, mój panie. Możemy popisać się naszą siłą, rozstawiając straże w doskonale widocznych miejscach, albo możemy stonować to, nosząc przebrania. Czego sobie życzysz, wasza dostojność? Co myślicie? Pokaz siły, doskonale widoczne straże dla zapewniania bezpieczeństwa w okolicy. Skryta pewność siebie, mniej widoczna ochrona pomoże zmniejszyć napięcie. Pokaz siły!
Natychmiast wasza dostojność upewni się, że nie będzie żadnych wątpliwości co do jakości ochrony w mieście Ciemnogród. Teraz, gdy mamy pewność, że nasze spotkanie będzie bezpieczne, chcę się upewnić, że nasi goście poczują się, powiedzmy, komfortowo. Wizyta na rynku miejskim to zawsze dobry pomysł, gdy szuka się jakiegoś wielkiego talentu. To spoko, to tu mamy. Szukaj talentu na rynku miejskim. Musimy jeszcze te kupić składniki. Czekajcie, oczko. Gdzie jest ta droga do wioski? Aha, bo tu jeszcze oglądaj występ. Zażyć sobie piosenkę. Chodźcie najpierw do kramu wiejskiego. Kupimy te 3 mięsa dzika. I 3 sery. Dobra. Ja, a tu są 2 mięsa z dzika. I co teraz? O, niedobrze. Słuchajcie, są 2 tylko mięsa z dzika. O, cieniu. Trzeba będzie czekać chyba 24 godziny, nie? Kolejne, aż tu się ten coś pojawi. Bo wydaje mi się, że jeśli chodzi o polowanie, czekajcie, las, to on, no pójdzie na polowanie, ale on prawdopodobnie... Wow! Coś tu się wydarzyło. Ale on prawdopodobnie, moi drodzy... On prawdopodobnie niedźwiedzia chyba upoluje. Jezu, bestia tam coś wcina. Dobra, zajmijmy się na razie tutaj. Zobaczmy tego gostka. Zażyć sobie piosenkę. Proszę, proszę, ten gość, jak tu się popisuje przed drakonem, kurde. I jej też, słuchajcie, musimy to samo powiedzieć. Cóż za złożona fraza, jaka elegancka melodyka. Dobra, tu już stop. Jeszcze ona. I kogoś wybierzemy, później pójdziemy coś zjeść. No i chyba skoczymy na to polowanie, spróbujemy przynajmniej, ale wydaje mi się, że on tam niedźwiedzie mięso zdobędzie. Ale może, może akurat. Teraz na 2, słuchajcie, gitarki, gitarki. Haha! Haha, Jezu, co on taki, kurde? Mówię wam, ktoś go nosto potruwa. Jakie skoki. Haha, jaki kąśliwy tekst, jaki zuchwały refren. Brawo, niestety potrzebuję tylko jednego muzykanta. Tylko kto nim będzie? Kąśliwy tekst. Najmniej jako muzykanta weźmiemy Babencję, bo chyba się bardziej drakonowi spodobało. Dobra. Grażynka? Grażynka, co ty tu robisz? Grażynka za nami przyszła. A jero, nie, Grażynka się okręca. Bierzemy tą. Słuchajcie, chociaż on ma lepszą... To jest lutnia, nie? On ma lepszą... O. Ale widzicie, ta jakoś lepszy tekst miała, nie? No już kończ pani grać. Jesteś zatrudniona. Upewnię się, że to przyjęcie pójdzie jak spłatka. Dokonaliście dobrego wyboru, wasza dostojenność. No i fantastycznie. My tu mamy, szukaj talentu na rynku miejskim. Jeszcze jakiegoś talentu, słuchajcie, mamy poszukiwać. No to chodźcie, zobaczymy, o co tu chodzi. Szukaj talentu. Chcę znaleźć jakąś utalentowaną osobę, która pomoże serdecznie przywitać naszych gości. I tutaj mamy, moi drodzy. Ej, ta będzie flirciara. Ona będzie utalentowana. A ta? Kurtyzana. Jeronie. Słuchajcie, tu kurtyzanę mamy, a tu mamy flirciarę Bolesława. Letycja. No nie wiem, no ta bardziej wygląda, nie? Ta bardziej wygląda. Przesłuchaj w poszukiwaniu talentu, choć zobaczymy. Taka flirciara by się kręciła, tam wiecie, o co chodzi. No kurtyzana też w sumie, ale ta jak wygląda, jak, nie? Już kusi swoim wyglądem. Te róże. Wow, tu takie przytul, przytul. A niech to bardzo miłe powitanie. A ta? Przesłuchanie. Moi drodzy. Dobre to. Jakiś problem mamy? Problem? Nie da się tutaj? Nie da rady dostać się do pani? Już drakonowi się nie podoba. Już za długo trzeba na nią czekać, żeby z nią porozmawiać. Wow, cóż to? Róże jej dał? Serio? Jakie to urocze! Z pewnością potrafisz wywołać rumieniec zadowolenia nawet u najbardziej nadętego arystokraty. Rzeczywiście, macie swój styl, gdy trzeba wykazać się gościnnością. Kto z was zrobi najlepsze wrażenie na moich gościach? Ja myślę, że tą weźmiemy. Ja myślę, że weźmiemy Barbie, nie? Słuchajcie, ona taka Barbie. Chodźcie. Barbie, średniowieczna Barbie! Zobaczcie, jak fajnie wygląda. No, ona ma taki look.
młoda, wiecie, tak ubrana dziewuszka. Dziękuję, wasza dostojność. Zadbam, by nasi goście zapamiętali czas spędzony w mieście Ciemnogród. Dobra, brakuje nam tylko, moi drodzy, jeszcze tego mięcha, kurde. No i nic z tym nie zrobimy, bo nie mamy jeszcze my tutaj targu, niestety. W mieście, kurczę, no tylko dwa kawałki były mięsa, dwa kawałki dziczyzny. Spróbujemy zapolować, ale najpierw, żeby to polowanie w ogóle się udało, musielibyśmy coś szamnąć. O, chyba nawet mamy tutaj wielkiego niedźwiedzia, słuchajcie. Strawę nam będzie robić. Wiecie co, nie, bo my ostatnio jesteśmy jakoś dziwnie, kurde, podtruwani chyba. U nas to, kurde, chorujemy na żołądek, więc sami sobie zrobimy zupę. Poluj na wielkiego niedźwiedzia, no bo on to... No dobra, idź zapoluj najpierw na tego wielkiego niedźwiedzia, bo on to ma tu w tych zadaniach. Tu ma trzech petycji wysłuchać, ale nie wiem, czy to będziemy spełniać. Czy się udało? Udało się, tak? Tak, cztery kawałki tego mamy z niedźwiedzia, nie? A teraz jak dam wyróżnałowy, średnie szanse na sukces, no zobaczymy. Nie wiem, czy on dzika w ogóle upoluje. Chyba niedźwiedzia też. To jest fajne, to jest fajne. Wędrując leśną ścieżką, natknąłeś się na dwójkę osobliwie odzianych młodych ludzi, którzy stali obok czegoś, co wyglądało na postawioną pionowo trumnę z metalu i szkła. Nieznajomi z szeroko otwartymi z zachwytu ustami przyglądali się całkiem zwyczajnemu lasowi, potem cię zauważyli. Przepraszamy, wiesz może, czy w tej okolicy przebywają jakieś osoby o dużym znaczeniu historycznym? Nie wiem, co przez to rozumieją, ale myślę, że nie zaszkodzi udzielić nieco pomocy, skieruj ich do zamku. Nie wiem, co tu robią ci dziwni głupcy, ale strażnik i kat powinien wiedzieć, co z nimi zrobić, skieruje jej w okolice Padołosądu. To tak z przyszłości, wiecie, to tak, nie? Taka wzmianka, ten, jakiś tam, wiecie, jakiś goście z przyszłości po prostu przenieśli się w czasie tutaj i normalnie skierowałabym do zamku, ale skierujemy do Padołu, jako że drakon to jest drakon, wiecie. Wskazałeś im kierunek do Padołu i odeszli. Jakiś czas później ścieżką zbliżył się, utykając, rozradowany strażnik. Widziałeś tu w okolicy dwójkę dziwnie odzianych delikwentów? Spytał od niechcenia. Nie, skłamałeś. Co takiego uczynili? Najwyraźniej szukali kłopotów, więc zagroziłem im wtrąceniem w dyby, a wtedy oni złapali za moje gacie i próbowali naciągnąć mnie na głowę. Nikt dotąd nie podniósł na mnie ręki. Uciekając, upuścili to. Otrzymany fragment świętej mapy. No dobra, spoko. I cóż mamy? Ej, chyba się udało! Dzika, pijącego ze strumienia, podkradł się, idealnym ciosem posłał go do wody. Super! Jest dzik, kurde! Gotowe, powinno wystarczyć strawy na spotkanie. Teraz muszę to dostarczyć Grażynce, aby mogła przyrządzić posiłek. No i fajnie. Zawołaj o strawę. Nie, daj strawę, tak? Dobra. Ale cufal. I może normalnie, jakbyśmy od razu poszli na łowy, to też nie trzeba by kupować. Że tak misja po prostu prowadziła, że wystarczyło właśnie iść na polowanie. Ale tak jakoś miałam takie przekonanie właśnie, że zawsze tego niedźwiedzia się upoluje, a nie dzika. No ale spoko, proszę bardzo. Dzika również można. Zobaczcie te straże, jak już tu kurde porozstawiani stoją wszędzie. Nieźle. Gdzie jest Grażynka? Gdzie ci Grażynka umknęła, co? Daj strawę, zawołaj, dobra. Jeszcze trzeba iść do Grażynki, trzeba ją znaleźć najpierw. Masz tutaj. Tak, mój panie, zadbam o doskonałą uprawę przyjęcia naszych gości. Odbierz raport o sytuacji. Teraz, gdy przygotowania zostały zakończone, królewski doradca musi mi powiedzieć, kiedy spodziewamy się przybycia naszych gości. A ta już zaczęła, widzę, tam ważyć strawę. Przyszły wieści, że obie strony wkrótce przybędą do miasta Ciemnogród. Czy mogę zasugerować, byś zadbał o swój reprezentacyjny wygląd, zanim tu przybędą? Słudzy przygotowali dla ciebie specjalną kąpiel w olejkach i minerałach. Wybierz wodę kąpielową, która ci odpowiada, mój panie. Ja pierdzielę. Ja pierdu. No ale jak ja się tu mam kąpać, jak mi tu... W wodzie morskiej? W wodzie z dzikim kwieciem. Oczywiście w wodzie z dzikim kwieciem. W wodzie morskiej to tak dla piratów bardziej, a tutaj drakon w olejkach z dzikich kwiatów się wykąpie. Swe blade ciało. Dziewczyny, to nie dziewczyna, przepraszam, to jakiś mistrz budowniczy ze Skromborgu. Kurde, te mapy, patrzcie, byłam w tym... Miałam te... Grażynka nie patrzy. Grażynka tutaj się odwróciła pleckami. Miałam te mapy wziąć. Słuchajcie, kurde, zapomniałam o tych mapach, a byłam w tym, w kramie. Grażynka, co ty tam mieszasz? Co ty tam mieszasz, Grażyna, tą łyżką w tym ogniu? Tu nie ma garka w ogóle. Tu nie ma gara. Co ty?
Grażyna. Patrzcie, Grażyna z niewidzialnego garnka nakłada strawę. I zdziwiona teraz, o, bo garnek zniknął. Patrzcie ci, wow, jaki mieczyk fajny. Co to za mieczor? Jaki fany, taki zaklęty jakiś, nie? Fajny. Nic nie wywołuje tak królewskiego wrażenia, jak delikatny zapach świeżego dzikiego kwiecia. Oby ci ludzie przybyli, zanim zapach się ulotni. Simie Lord Dragon, muszę się z tobą pomówić. Przybyli goście z Kupczyc. Spytajmy, chodź, chodź Dragon, zostaw tych tu, niech się leją. Lord Gildi Demetriusz Landegrab przybył wraz ze świtą. Oczekują na ciebie pod lasem, mój panie. A to dlaczego tak pod lasem na mnie oczekują? Dlaczego tutaj nie weszli do zamku? Cóż to? Lord Gildi Demetriusz Landegrab wkroczył ważnym krokiem na polanę. Towarzyszył mu dziedzic Dacian Landegrab, jego syn, który wyglądał na znudzonego, majątnego szlachcica, który nie interesuje się sprawami ojca. Za nimi kroczył admirał Horus Mandragora, przywódca marynarki Kupczyc. Jego twarz była ponura, a spojrzenie harde, gdy Drakon został wezwany przez Lorda Gildi. Fajne to, nie? Fajny taki klimat potrafią tymi właśnie historyjkami wprowadzić. Stop, stop, stop. Witaj, jestem Lord Gildi Demetriusz z konsorcjum Gildi Skupczyc. To admirał Horus i mój syn, dziedzic Dacian Landegrab. Witajcie, witajcie panowie. Gniewny salut. Nie no, miłe powitanie, będziemy udawać tutaj, bo my chcemy, wiecie, a te geterki. Te geterki piękne. Piękne. Puciki w kwiatuszki. Fajnie wygląda. O, Grażynka zaś przyszła. Grażyna, choro, a loto za nami. Mówisz tak słodko, jak pachniesz. Cieszę się, widząc, że miasto Ciemnogród jak dotąd zdołało pozostać neutralne w tym konflikcie. To musiało być trudne, gdy floty, którymi dowodzi straszna kapitan Clarissa Mroczna Fala, nękają statki wzdłuż waszego wybrzeża. Ruszajmy do zamku Ciemnogród. No, a coś tu jeszcze mam z nim? Mam za nim chyba pójść, tak? Chyba tak. No to chodźcie, idziemy na lokację. Grażyna! Weź się połóż, bo coś żeś się przeziębiła. Mój panie, goście z Korsarzynu przybyli na plażę. Zajmę się naszymi gośćmi, abyś mógł ich przywitać. Będziemy oczekiwali twojego przybycia w sali przyjęć. Barbie tu jest, słuchajcie. A to kto? Gwardzista Michał. A, bo my tu... O, jak oni ten... Jak oni tutaj, kurde, jakie zbroje. Skąd oni mają takie fajne te... Takie my tu mamy takie zbroje fajne. O, mega. No jesteśmy prawie na miejscu. Coś mi się wydaje, że nasz zapach nie przypadnie do gustu piratom. Bo jakbyśmy się wykąpali, wiecie, w morskiej wodzie, to prędzej. A tutaj poczują, wiecie, takiego fircyka wypachnionego, tak jest jakimś kwieciem. Nie bardzo ci piraci będą chcieli z nami... O, fajnie to wygląda. Piraci wychodzili na brzeg, gdy przybył Lord Dragon. Naprzedzie szła straszna kapitan Clarissa Mroczna Fala, przywódczyni Czerwonej Floty. Jej córka, Mgiełka Mroczna Fala, szła za nią. Po jej lewej kroczył czarny żagiel Korbin Krucza Blizna, przywódca Czarnej Floty i najnowszy członek pirackiego trybunału. Straszna kapitan Mroczna Fala zawołała, gdy zbliżył się Dragon. Fajnie to przedstawili, podoba mi się. No dobra, jesteśmy tutaj. Witaj, jestem straszna kapitan Clarissa Mroczna Fala z Czerwonej Floty Korsarzynu. A to Czarny Żagiel z Czarnej Floty oraz Mgiełka, moja córka. Czekajcie, gniewny salut. Zrobimy tak tym razem. Z piratami ostro, Dragon, słuchajcie. A nie widać tego. Myślałam, że będzie się jakoś różniło, wiecie. On tak samo. O! Dobra. To chłodniejsze przyjęcie niż się spodziewaliśmy. Wydawało mi się, że ktoś pachnący tak okropnie słodko będzie mówił równie przesłodzonym językiem. Mam nadzieję, że osobiste uczucia względem nas nie wpłyną na twą rolę jako mediatora. Ruszajmy do zamku Ciemnogród i miejmy to za sobą. No dobra, na lokację. Okej, idziemy. Dragon tak przywitał ostro dość tych piratów, ale dla niego oni są tacy, wiecie, to są takie... niżej postawieni, według niego, wiecie, on jest nad nimi, prawda? To co będzie gadał z niewykształconymi jakimiś tutaj dzikusami? Już jest oburzony samym faktem właśnie, że musiał iść na plażę ich powitać. Czekajcie, jeszcze sobie zjemy coś.
No, ale jego doradca mu tak poradził właśnie. Doradził, jego doradca mu doradził, moi drodzy. Widzę, że uważasz za potrzebne... Wow, 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 czekajcie. Weź sobie zup, zrób sobie zupę z tego. Ja tak na moment spauzuję. Albo nie, rób tę zupę, a ja tu przeczytam. Nie, bo to mi zniknie. Dobra. Widzę, że uważasz za potrzebny pokaz siły w postaci swoich środków ochrony. No bo tam no, wystawiliśmy tych, tych. Ufam, że ty i Lord Gildii nie spiskujecie, próbując nadaremnie doprowadzić moich kamratów i załogę przed oblicze sprawiedliwości. To ciebie i twoich wywołanych szkorbutem majaków powinniśmy się obawiać, mroczna fala. A teraz przejdźmy do naszych interesów, abyśmy mogli szybciej opuścić wzajemne towarzystwo. Zjedzmy najpierw, ale oni tam poczekają. Mam nadzieję, że się nie pozabijają w tym czasie. Dobra, chyba mamy tu po prostu podejść, wydaje mi się, bo nic tu więcej... Tu się kłócą już. Idziemy, bo tu już zaczynają ostrzyć miecze, moi drodzy. Nawet średniowieczna Barbie nie pomaga. Ale cóż, o, i poszedł z nią zagadać. Co my tu mamy zrobić? Czekajcie, no bo tu nic nie ma. O Jezu, tutaj się zczaiło. Ogłoś rozpoczęcie spotkania. Na sobie interakcja. Rozpocznij spotkanie. 23 w pół do 12. Może być! Uwaga! Jako przywódca królestwa goszczącego uczestników tego spotkania pokojowego, Lord ja, Drakon z Królestwa Ciemnogrodu, niniejszym uznaję to spotkanie za rozpoczęte. Zgodnie z tradycją, każda ze stron zobowiązana jest wręczyć dar dobrej woli. Wymienicie się teraz swoimi darami, abyście mogli pójść dalej w stronę pełnego porozumienia. To tak trochę dziwnie tak się na to patrzy, że Drakon chce tak ich, wiecie, niby pogodzić, ale to jest wszystko, pamiętajcie, to jest wszystko oszustwem, bo tak naprawdę my będziemy tutaj działać przeciwko piratom, właśnie się połączymy się z gildią, moi drodzy, pamiętajcie. Czarny Żagiel i Admirał wymienili się podarunkami. W imieniu połączonych flot korsarzynów, ja, Czarny Żagiel, Ja, Czarny Żagiel Korbin Krucza Blizna, wręczam złotą lunetę przejrzystości. Jej soczewki pozwalają spojrzeć nawet przez najgęstszą mgłę. W imieniu Korsorcjum Gildii oraz Królewskiej Marynarki Kupczyc, ja, Admirał Horus Mandragora, wręczam kompas z klejnotami. Jego igła zawsze będzie wskazywała drogę z dala od niebezpieczeństwa. No i tak oto wymieniliśmy się podarunkami, moi drodzy. Kontynuuj spotkanie. A teraz, jeśli mogę prosić o waszą uwagę, ogłoszę następną część spotkania. A teraz przed podpisaniem traktatu wypełnimy starą tradycję miasta Ciemnogród, wręczanie podarunków... Czekajcie, czekajcie. A teraz przed podpisaniem traktatu wypełnimy starą tradycję miasta Ciemnogród, wręczanie podarunków, gdzie podarki wręczane są monarsze, którym w tym przypadku jestem ja. Straszna kapitan Clarissa Mroczna Fala i Lord Gildii Demetriusz Landegrab, czy przynieśliście podarunki dla mnie? O, to mi pasuje. To jest w stylu Drakona. Idealnie. Tak. Tak, i zgodziliśmy się, że nasze podarunki lepiej nadają się do użycia pod gołym niebem. Z tego powodu wręczymy twoje podarunki na rynku miejskim. O, to mnie się podoba. Jaki zmęczony, ale jeszcze dojdę tam na ten rynek miejski odebrać podarunki. Ale czekajcie, czekajcie, a tu nie muszę tak na nich? Nie, no chyba tam mamy się wybrać, nie? Ceremonia wręczenia podarunków. No idziemy, idziemy, ludzie. O, jak tutaj ładnie. Proszę, proszę, moi drodzy. A teraz niech się odbędzie wręczanie podarunków. Najpierw od piratów odbierz podarunek. Pewnie jakaś pierdoła. Drakon nie liczy na zbyt wiele od tych prostaków. Według niego oczywiście. No dobrze. Czy to będzie papuga? Papugę to ja sam mogę kupić sam. Wręczam ci jedną z najlepszych papug z korsarzynu. To ara zachodzącego słońca. Przyleci do ciebie, gdy użyjesz gwizdka, by ją wezwać. Może spróbujesz teraz. Serio? Paputa dostałem? Czy ja wiem, czy on taki zadowolony będzie z tego prezentu? Słuchajcie, papugę dostał, no. Dobra robota. Teraz spróbuj wydać swojej papudze komendę. Wyślij ją na poszukiwanie skarbów. Taka, słuchajcie, kolorowa paputka. Nie wiem, czy takiej byśmy właśnie nie mogli kupić sobie w tym, na rynku. Nazwij, wyślij, odwołaj, wyślij na poszukiwanie skarbów. O Jezu, jaki on jest zmęczony. Dobra, a teraz nie mogę tutaj... Doskonale, jesteś urodzonym hodowcą papug, a teraz musimy
tylko zaczekać na powrót twojego ptaka. Czasami znajdują skarb bardzo szybko, a innym razem może to potrwać kilka godzin. Tym razem jednak nie powinno to potrwać zbyt długo. A czy ja mogę już tutaj odebrać podarunek w międzyczasie od tego gościa? Bo zaraz się tu przewróci nasz drakon, po prostu padnie na twarz za chwilę. Simielordzie Drakon, wręczam ci jedno z najlepszych nowych urządzeń, na jakie natrafiliśmy. Wielozadaniowe krzesło do przesłuchań. O, tak, to jest po prostu prezent idealnie trafiony. Jest bardziej użyteczny niż jakiś zawszony ptaszor, jeśli mogę wyrazić moje zdanie. Moi słudzy ustawili je tutaj w celach demonstracyjnych. Proszę, spójrz, tak tam stał ten fotel. Czy mogę zasugerować ci przetestowanie krzesła, wykorzystując tego okropnego muzykanta? Jej melodie przypominają mi dziką szyszylę szarpiącą kozę. Ach, niech to się skończy. Moi drodzy, zaraz sobie to zrobimy, ale ja muszę go zawrócić. Oni tu na pewno będą czekać. Na tym rynku, na nas. A my, moi drodzy, idziemy spać, kurde, bo nie mam tu żadnej, nie ma jeszcze, widzicie, nie ma tu gdzie się położyć, wiecie, w sensie u innych bohaterów. Musielibyśmy lecieć aż tutaj do wieży, to już wolę z nim pobiec do zamku po prostu. Nie będzie spał u siostry. Zresztą ona nie ma tam łóżka, bo ona medytuje najczęściej. I ja go, słuchajcie, kładę i rano właśnie tam będziemy to, słuchajcie, wszystko testować i tak dalej. Dobra, wstajemy, papuga też przyleciała. Więc jakiś skarb zapewne nam tam przyniesie, ale ja jeszcze, o, zjem coś z drakonem. Dobrze, wróciłam, moi drodzy, na ryneczek i my mamy ją tutaj, rubaszna Bartka w Szebora. Posadź to sobie na krześle przesłuchań. Ja z tym krzesłem to wiecie, że... monarcha... Czekajcie, na krzesło może wystarczy kliknąć. Z tym krzesłem to zawsze kupa zabawy. Przytwierdź Sima. Zawsze kupa zabawy, słuchajcie, z tym krzesłem tu. I gdzie jest ta Bartka rubaszna? O, tutaj, dobra. No dobrze. Dobra robota. Teraz, gdy obiekt jest zabezpieczony na krześle, możesz wypróbować swoje techniki przesłuchania. No i tu ta czujność, ta wola, trzeba to wszystko łamać i tak dalej. Pokaż pudełko. Atak szynszyli. Oblej, o. Będziemy tutaj się bawić teraz tym. Jak widzisz, to krzesło może być całkiem użyteczne w wielu sytuacjach. Krzesło jest tu tylko dla celów demonstracyjnych. Dostarczyliśmy dla ciebie nowe. Możesz je zabrać z wioski i używać we właściwy dla ciebie sposób. Z pewnością uznasz je za bezcenne. To prawda, moi drodzy, prezent jak najbardziej trafiony, jeśli chodzi o naszego drakona. Zabierz swoje krzesło przesłuchań z wioski. No dobra, zostawimy ją tam, zostawiamy ją, moi drodzy, na tym krześle, zostawimy ją. A co, niech se posiedzi. Lord Drakon został powitany przez grupę dobrze ubranych kupców, gdy zbliżył się do wioski. Mamy tu twoje nowe krzesło przesłuchań, powiedział jeden z kupców, wskazując na ozdobne kupieckie krzesło, na którym wisiały różne instrumenty perswazji. Dostarczyliśmy je do wioski, ale było za ciężkie, by przenieść je do twojego zamku. Z pewnością jednak nie będziesz mieć z tym problemu. Lord Drakon otrzymał krzesło przesłuchań od bogaczy. Zostało umieszczone w wyposażeniu rodziny monarchii. Można uzyskać do niego dostęp w trybie wyposażenia. No dobra. Spoko, to sobie tam umieścimy. Wiecie, my mamy taką salę obok sypialni naszej. Na lokację. Mamy taką salę. Tam też to wygląda jakby taki pokój jakiś przesłuchań, ale brakowało tam właśnie tego krzesła i ono by się idealnie tam wpasowało. Dziękuję wam za wasze hojne podarunki. Powróćmy do sali przyjęć i zajmijmy się podpisaniem waszego traktatu. Na lokację, moi drodzy. Ci to się tu teleportowali normalnie, kurde. On tu był wcześniej... Ej, co tu się wydarzyło? Potruci wszyscy leżą. Co to ma znaczyć? Mroczna fala, ty za tym stoisz. Admirale Mandragora, ocknij się, co się stało? Gdzie jest mój syn, Dacian? Ja za tym stoję? Ja za tym stoję? To cuchnie twoimi intrygami, Landegrab. Gdzie jest mgiełka moja córka, jeśli włos spadnie i z głowy użyje twoich uszu do łatania żagli, a twojego języka do szorowania pokładu? Poczekaj, budzą się, porozmawiajmy z nimi, jeszcze wyciągniemy wnioski. Zanim, przepraszam, wyciągniemy wnioski. Co tu się stało i co tu się stało? Porozmawiajmy z nimi. Patrzcie, tu ja... O kurde, sztylety. Siedziałem tu sobie, przyjemnie, spędzając czas, gdy nagle pokój wypełniła dziwna zielona mgła. Zakręciło mi się w głowie i straciłem równowagę. Pamiętam jakieś ciemne postacie, gdy upadłem na podłogę. Wyglądali mi na piratów, ale nie udało mi się przyjrzeć im dobrze przed utratą przytomności. No to ten oczywiście na piratów. A ty, co tu się stało?
twierdzi, że wyglądali na piratów. Ha! Mówi prawdę o mgle, ale to jasne, że zostaliśmy wrobieni przez tych czwanych kupców. Grażyna, co ty robisz? Zaginął kompas z klejnotami, który przechowywałem. Ukradziono mi go, gdy straciłem przytomność. Postawię orzechy przeciwko Postawię orzechy przeciwko Simolom, że to dziedzic Dacian Landegrab zabrał go, gdy byłem nieprzytomny, a potem uciekł. Mówiłem ci, że głupio spodziewać się, że Lord Gildi Landegrab dotrzyma swojego słowa, Clarissa. Szybko rzucasz oskarżenia na mojego syna, Sima Dacian, ale zauważ, że mgiełka, której rodzicem jest Clarissa Mroczna Fala, jest te imiona tutaj masakra, przydomki w sumie, także zniknęła. Cały pomysł traktatu był pomyłką, można się było tego spodziewać. Chodź, Mandragora, jeszcze o nas usłyszysz, Simie Mroczna Fala, pamiętaj! Tum, tum, tum! Poczekaj, aż ludzie wyjdą z sali przyjęć, zanim ty i królewski doradca porozmawiacie. No dobrze, musimy poczekać, ale oni tu walczą. Proszę wyjść, proszę wyjść. Dobra, pogadamy, chodźcie. Mów o strategii. W porządku, wszyscy sobie poszli, muszę zamienić z tobą słowo. Dobra, dobra, pogadamy. Cóż, klapa z widowiska, czyż nie, Simie pan? Z pewnością, mój panie. Mam nieprzyjemne wrażenie, że to dopiero początek naszych kłopotów. Miasto Ciemnogród zajmuje teraz osobliwą pozycję w tym konflikcie. Mamy różne możliwości. W zależności od tego, jak rozwiniemy nasze relacje z flotami piratów oraz konsorcjum, przepraszam, możemy jeszcze skorzystać na tym konflikcie. Dokładnie. Oczekuję na regularne informacje o tym, jak obie strony radzą sobie w ich wojnie. Dobra, czy to jest koniec misji, czy jeszcze, słuchajcie? Nie, koniec. No bo to jest właśnie takie wieloczłonowa taka ta misja, że tak powiem. To się jeszcze będzie ciągnęło, ale dlatego ja ostatnio chyba na samym końcu, słuchajcie, to zrobiłam ostatnią chyba część tej misji. To znaczy pod koniec, nie na samym końcu, pod koniec. Ale żałowałam, bo później ten ryneczek, tak krótko się cieszyliśmy, prawda, tym ryneczkiem naszym. Chociaż spotkanie na szczycie skończyło się z zamieszaniem, Lord Drakon ma pewność, że dzięki ostrożnemu kształtowaniu relacji między gildią i piratami, sytuację uda się obrócić na korzyść miasta Ciemnogród. Tak jest. I jesteśmy, moi drodzy, widzę tutaj w kierunku tak, jak chcemy. Kupczyc, czyli bardzo, bardzo dobrze. Bardzo fajnie, moi drodzy. Cóż my tu mamy? 40 punkcików dostaliśmy i będziemy mogli coś sobie... No nie, jeszcze nie. No bo ja wydałam, moi drodzy, wydałam właśnie te punkty na odblokowanie tych miast, ale dzięki temu będziemy mogli sobie misje różne inne przechodzić. A co do pozostałych postaci, to jeszcze przyjdzie na to czas. Jeszcze jedną misję jakąś będziemy musieli po prostu wykonać. I cóż by to było? Ja już nie pamiętam właśnie, co będzie tam następne. Renegaci? Każda strona konfliktu potrzebuje nowych rekrutów. Krąży plotka, że członkowie obu stron myślą o przejściu do drugiej. Ta stawia cię w wyjątkowej sytuacji, gdy możesz wpłynąć na przebieg konfliktu. Tylko najsilniejszy bohater może sprawić, by najbardziej lojalny poplecznik zmienił się w renegata. Ej, to jest fajne. Wiedźma ten... Złowieszczy czarnoksiężnik. Wiedźma powróciła. Wiedźma powróciła. A jak byśmy przeszli, słuchajcie, to z tą wiedźmą? Wiedźma powróciła. Cudowne weseli hajtnęlibyśmy z wiedźmą, słuchajcie, monarchę. Koniec z wiedźmą. Zabilibyśmy wiedźmy, na przykład czarodziejką naszą byśmy ją, ten, ciachnęli. Kontrzaklęcie. To nie wiem, co to by było, nie pamiętam. Ale z tym weselem, kurde, no nie wiem, bo drakona to dobrze by było... Bo tam jest taka fajna misja z tym elfestrowem. I tam będzie można go hajtnąć z elfką, ale można też oszukać właśnie... ich, że niby się chce chyba hajtnąć, a tak naprawdę później się z nią nie hajtnąć, ale musi być król singlem. Więc ja bym najpierw chyba, słuchajcie, tę misję z tym elfestrowem spróbowała zrobić, żeby to oszustwo tam, wiecie, zrobić i tak dalej, ale on musi być chyba do tego singlem, więc tu bym go jeszcze nie hajtała jak coś z tą wiedźmą. Nie wiem w ogóle, czy nie lepiej... Nie wiem, kurde. Zobaczymy, jak to przejdziemy. Co wiesz, a co to jest? To jest coś... Zgładź czarnoksiężnika. Oszczędź. Ostatnio żeśmy zgładzili... Nie oszczędzaliśmy chyba, bo ja nie grałam chyba tym, nie? Kapłanem? Kurde, nie pamiętam. Teraz się będę mieszać. Żeby nie wybrać, wiecie, nie chcę wybierać tego samego. Ale nie wiem, czy to jest... To jest dalsza część tego?
Osiągnij sojusz z gildią. Tak, to jest chyba dalsza część tego. Tu osiągnij sojusz z piratami, ale to nawet nie mogę tego zrobić, bo... Dlaczego nie mogę tego zrobić? Główny bohater medyk, drugorzędny bohater bard. Nie mam barda. A tu mogłabym to przejść, no... Kapitan rycerzy. W stronę konsorcjum gildii. No, to by można to zrobić, bo my i tak chcemy przecież. Dobra, pomyślimy, bo teraz się już tu, słuchajcie, tak właśnie nastawiam na kolejną misję. Nie wiem, czy tych renegatów nie zrobimy. Dieta bestii. A nie, to jest chyba następne, przepraszam, dieta bestii. Nie tylko piraci i konsorcjum gildii mają kłopoty w związku z wojną. Wkrótce po incydencie, który wywołał ten konflikt, spadł, sądu zaczęło dobiegać niskie burczenie. Bestia nie czuła się zbyt dobrze, a wzburzona bestia spadła może prowadzić tylko do tragedii. Osiągnij sojusz z piratami lub gildią. To jest chyba, słuchajcie, dalszy ciąg. Dobra, kochani. Ale tymczasem, borem lasem, na dzisiaj to by był koniec, moi drodzy. Tak jest. Jaką misję następną sobie przejdziemy, to już się okaże. Prawdopodobnie właśnie dalszy ciąg tej. Z tą bestią przejdziemy, bo tam można i magiem, i... Kim tam jeszcze można było zagrać? Czekajcie. Dieta bestii. Magiem i... doktorkiem. To może byśmy drakonią zagrali, bo drakonią nie graliśmy, nie? Dawno. Drugorzędny bohater, dowolny nie monarcha. To może zagramy z rycerzem? Zobaczymy. Z Gottfriedem, tak jest. Trzymajcie się, kochani, do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce. Cześć!